Wybraliśmy sobie dzisiaj rowery, czas na przejażdżkę. Nasz pierwszy rower już się zepsuł, musieliśmy pojechać po nowym. Ciekawa jestem, jak mój rower wytrzyma. Czy wytrzyma? Na szczęście byliśmy w pobliżu hotelu, mam nadzieję, że te wytrzymają nam troszeczkę dłużej. Gdzieś tam w trakcie trasy nam się nie rozsypią. Nie wyglądają one obiecujące, no ale liczę na to, że dadzą radę. Na wyspie Gili Trawangan, a tutaj całkiem niedaleko, na żywo to jest jeszcze bliżej niż jak ta kamera to pokazuje, jest już kolejna wyspa. Tam, gdzie przed chwileczką pokazywałam, znajduje się wyspa Meno. Można by było na pewno stąd po prostu tam przepłynąć zamiast łódką samemu. Na pewno dałoby radę. A tam w oddali widać Lombok. A za tą wyspą jest jeszcze kolejna mała wyspa, na której będziemy pojutrze. Nie wiem, czy cokolwiek słyszeliście. Jest ostatni dzień na tej wyspie, jutro wybywamy dalej. Dzisiaj dzień leniucha na plaży. Ciężko mnie teraz zauważyć, a tam gdzieś w oddali, poczekajcie, przybliżę. Tam gdzieś przy tych falach jest mój nurek. Same mi ciężko jest go dostrzec, tak bez kamery, a co dopiero w kamerze. Przed nami ciekawa podróż, po raz kolejny, bo najwyższa pora opuścić wyspę, przenieść się na następną. A to wiąże się z tym, że czeka nas przecudowna podróż do portu z naszymi walizkami pieszo. Bo tak jak już wcześniej wspominałam, dorożki brać nie będziemy wykorzystywać biednych koników. A to znaczy bardzo wygodny spacer przed nami. Ale tym razem wybieramy inną drogę, tą, którą nie pokazała nam za pierwszym razem nawigacja. Dłuższą drogę, ale z troszkę lepszą trasą. Dlatego przeznaczyliśmy sobie troszeczkę więcej czasu. No i idziemy. Woleliśmy teraz iść troszkę dłużej, ale wygodniej, bo aż tak bardzo wygodniej będzie. No ale dużo lepiej jak w tym pierwszym dniu na tej wyspie. Dam wam znać, jak nam poszło. Tak bardzo się cieszę na tą podróż. Oh,
kolejną wyspę. Tutaj czuję się dużo lepiej niż na tej poprzedniej. Tamtą oceniam na takie 4 na 10, 4,5 na 10. Ciekawa jestem wrażeń na tej wyspie. Tak jak poprzednim razem idziemy pieszo, ale tutaj droga jest dużo lepsza niż właśnie na tej poprzedniej. Ta droga, którą wybraliśmy właśnie dzisiaj na powrót do portu, była dużo przyjemniejsza niż właśnie ta pierwszego dnia. No ale skąd mogliśmy wiedzieć? Nie znaliśmy jeszcze tego miejsca, tak nam pokazała nawigacja. Ale już tym razem, albo po prostu doszliśmy już do prawy, tym razem poszło to wszystko lepiej, łatwiej, gładko. Ciekawa jestem naszego kolejnego miejsca, bo już też zapomniałam, jak ono wygląda. Teraz zobaczymy, co na nas czeka. Kolejny prysznic pod gołym niebem. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Ta łazienka jest przepiękna. Nie jesteśmy tutaj zbyt długo, ale już na samym początku mogę wam z całego serca to miejsce naprawdę polecić. Tak samo jak to pierwsze na Bali. Czy widzę komara? Na tej poprzedniej wyspie, której byliśmy, na tej Gili Trawangan, tak samo byli wszyscy mili, wyspa po części ładna, po części nie do końca, ale tak ogólnie patrząc nie urzekło mnie to miejsce, a ta wyspa tutaj już na samym początku, przy samym wjeździe do portu, chwyciła mnie za serce, dlatego tak, to miejsce naprawdę będę chciała jeszcze kiedyś odwiedzić. A ta łazienka mnie naprawdę zauroczyła. Bez dachu, pod gołym niebem, jakieś palmy, drewno. Kiedyś będę mieszkała w takim miejscu, gdzie właśnie taką łazienkę będę mieć. Te włosy rozpuszczone na wyspach to nie jest dobre rozwiązanie, tylko dlatego teraz je miałam rozpuszczone, bo je umyłam i chciałam, żeby wyschły. Teraz jak je związałam, czuję się od razu lepiej. Na tej wyspie naprawdę czuję się rewelacyjnie. No szac! Na tej wyspie naprawdę czuję się rewelacyjnie. Ta wyspa daje taki cudowny klimat, taki cudowny vibe, że się chce tutaj być, chce się zwiedzać. Chcę się być szczęśliwym, naprawdę to miejsce polecam z całego serca, powtarzam się, ale naprawdę czuję się tutaj świetnie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie.